W tym filmie chcę opowiedzieć o rozwiązywaniu równania kwadratowego za pomocą rozkładu na czynniki. Czyli tak, czyli mamy równanie kwadratowe ax kwadrat plus bx plus c jest 0. To jest równanie na x, a, b i c są znane i teraz chcemy mieć równanie kwadratowe, czyli zawsze zakładamy, że a nie jest 0. No i na czym polega ta metoda? Otóż załóżmy, że udało nam się, no jak to zrobić, to jest inna sprawa, ale powiedzmy, że udało nam się rozłożyć ten trójmian na czynniki, to znaczy zapisać go w postaci a razy x minus jakaś liczba k razy x minus h, jakaś inna liczba h. Prawda? Przy czym to jest równanie funkcji, prawda? To jest, ma być prawdziwe dla każdego x. A, b i c są dane, k i h powiedzmy, że znaleźliśmy, to są liczby. Jak to zrobić, to będzie o tym pod koniec troszkę, ale powiedzmy, że nam się to udało. No i co? I mamy chcemy rozwiązać takie równanie kwadratowe. No to korzystając z tej równości, to nasze równanie kwadratowe możemy zapisać tak. X minus k razy x minus h jest 0. Tak? No, dzielimy sobie obie strony przez a, bo a, wiemy, że a nie jest 0. To możemy podzielić. No i dostajemy równanie w postaci iloczyn dwóch liczb jest 0. No dobrze, ale iloczyn dwóch liczb jest 0 wtedy, kiedy jedna z nich jest 0. Czyli może być, że x minus k jest 0 lub druga możliwość jest x minus h jest 0. Czyli x równe k lub x równe h. No co się w ten sposób stało? No rozwiązaliśmy równanie kwadratowe. Czyli te liczby k i h to jest nic innego jak pierwiastki tego, jak rozwiązania tego równania. No dobrze, to być może teraz spróbujmy, być może znajdziemy te k i h i w ten sposób będziemy umieli rozwiązywać równania kwadratowe. Czyli no jak znaleźć te k i h? No wydaje się, że z powrotem należałoby te nawias tu wymnożyć, to dostaniemy jakąś funkcję kwadratową i porównać współczynniki. Więc zróbmy to, tak? Pomnóżmy z powrotem te nawiasy, czyli tak a razy x kwadrat minus x h minus x k i plus k razy h. Może to napiszę jeszcze raz, prawda? A razy x kwadrat minus... Tutaj wyłączę sobie x z tych dwóch, a dokładnie minus x z tych dwóch części. To będę miał h plus k i plus kh. No i teraz mnożę przez a, czyli mam tak ax kwadrat minus a razy h plus k razy x plus akh. Dobrze, to przepiszę jeszcze raz to równanie, czyli ax kwadrat plus bx plus c ma być równe ax kwadrat minus a razy h plus k razy x plus akh. Czyli tak, to widzę, że współczynniki przy x kwadrat widzę po obu stronach są a, więc to mi się tu mam. I teraz przy x muszę porównać współczynniki, czyli po lewej stronie jest b, a po prawej jest minus a razy h plus k. No i wyraz wolny c równa się a k h. Teraz, jeżeli pierwsze równanie podzielę przez minus a, to dostanę tak h plus k równa się minus b przez a, a drugie, jeżeli podzielę przez a, to mam k h równa się c przez a. W ten sposób otrzymaliśmy dwa wzory, które noszą nazwę wzorów Wieta. Które mówią, że to są wzory na sumę i iloczyn pierwiastków równania kwadratowego. No bo te h i k, jeżeli istnieją takie h i k, to one są rozwiązaniami równania kwadratowego. Teraz chciałbym popatrzeć na te wzory w pewnym szczególnym przypadku.
Mianowicie załóżmy dalej, załóżmy. Że A jest 1, a B i C są całkowite. Prawda? Wtedy te wzory mówią, że K, H razy K równa się C i H plus K równa się minus B. Teraz, jeżeli tak by się zdarzyło, że te H i K są całkowite, to jakie mogą być całkowite H i K? No to muszą być dzielniki C. Prawda? Widzę, że H i K są dzielnikami C. Czyli możemy tutaj, i to może napiszę, ma miejsce taki fakt, który można sobie zapamiętać. Jeżeli równanie no właśnie, x kwadrat plus bx plus c równe 0 ma rozwiązania wymierne, czyli ułamki wymierne. Przy czym podkreślam, b i c są całkowite. Tu jeszcze napiszmy wyraźnie B i C całkowite. B, C całkowite. Czyli jeżeli to równanie ma rozwiązania wymierne, to są one dzielnikami wyrazu wolnego. Czyli one muszą być całkowite, dzielnikami C wyrazu wolnego. W pewnych szczególnych sytuacjach to pomaga nam znaleźć rozwiązanie. Czyli nie ma ich zbyt wiele, prawda? Jeżeli mamy konkretne C, to jeżeli chcemy wiedzieć, to jeżeli to równanie nasze ma rozwiązania wymierne, to musimy sprawdzić pomiędzy dzielnikami C, dodatnimi lub ujemnymi. Przykład zróbmy może. O, popatrzmy sobie na takie równanie. S kwadrat minus 2S minus 35. No to co? C jest równe minus 35, A jest równe 1, tak jak mówiliśmy. Teraz dzielniki C. C to jest co? Plus minus 1, 35 to jest 5 razy 7, czyli plus minus 5 i plus minus 7. No dobrze, to sprawdzamy. Czy S równe 1 może być, tak? No to 1 minus 2 razy 1 minus 35 to na pewno nie jest 0. S równe minus 1 to jest minus 1 do kwadratu minus 2 razy minus 1 minus 35, czyli to jest 1 plus 2 minus 35 i to na pewno nie jest 0. S równe 5. S równe 5. No to co? To jest 25 minus 2 razy 5 minus 35. No i to też nie jest 0. S równe minus 5 to jest tak. Minus 5 do kwadratu to nadal jest 25. Potem jest minus 2 razy minus 5. Minus 35. No ale minus 2 razy minus 5 to jest 10 i to jest 0. Aha. Czyli S... Czyli co? Czyli to oznacza, że S równe minus 5 jest rozwiązaniem. No dobrze, ale wiemy, że iloczyn rozwiązań to jest C. Czyli drugie rozwiązanie spełnia równanie minus 5 razy drugie rozwiązanie, które niech się nazywa S, równa się minus 35. No dobrze, czyli S, przepraszam, 35... Czyli S równe 7 i to jest drugie rozwiązanie. No i możemy sprawdzić, prawda, 7, sprawdźmy jeszcze, 7 do kwadratu minus 2 razy 7 minus 35 minus 35
To jest 49 minus 14 minus 35 i to jest 0. Wobec tego znaleźliśmy w ten sposób rozwiązanie i jednocześnie znaleźliśmy postać iloczynową, no bo ta postać iloczynowa to jest s plus 5 razy s minus 7. No, czyli jeszcze raz przytoczę tutaj ten fakt, który być może warto zapamiętać. No, po pierwsze są te wzory Wieta, prawda? One bywają użyteczne. One pokazują, że jeżeli jeden pierwiastek znamy, to drugiej bardzo łatwo sobie policzymy. I ten fakt, prawda? Czyli jeżeli mam równanie kwadratowe, prawda? O współczynnikach całkowitych i współczynnik przy x kwadrat jest 1. Jeżeli ja wiem, że to równa to wymierne rozwiązania takiego równania to są dzielniki C, dodatnie lub ujemne. Czyli jeżeli w ogóle to równanie ma rozwiązania wymierne, to one są dzielnikami C. Teraz może jeszcze warto powiedzieć, że oczywiście takie równanie może nie mieć rozwiązań wymiernych. Na przykład równanie x kwadrat minus 2 równe 0. Wiemy, że rozwiązanie to jest plus lub minus pierwiastek z dwóch. I to jest liczba niewymierna. Wróćmy jeszcze na chwilę do tych wzorów Wieta. No, można by się zastanawiać, czy te wzory nie pozwalają nam znaleźć tych H i K. No, jeżeli mamy tutaj układ równań na dwie niewiadome, no więc ktoś może pomyśleć, rozwiążmy go i w ten sposób znajdziemy rozwiązania równania kwadratowego. Na przykład wyznaczając h z jednego równania i wstawiając do drugiego. No i to polecam jako pracę domową, że w ten sposób nie rozwiążemy równania kwadratowego. Mianowicie próba rozwiązania tego układu równań doprowadzi nas z powrotem do tego równania wyjściowego na h lub k. Wobec tego wzory Wieta nie pozwalają rozwiązać równania kwadratowego.